Angelika Sowa umieściła w internecie zdjęcia Adriana Kubackiego i atrakcyjnej studentki, które zrobiła na ściance wspinaczkowej. Dołączyła też komentarze, w których sugeruje, że Adrian i dziewczyna zakochali się w sobie i planują wspólną przyszłość. Justyna jest wściekła. Widzę, że obczajesz mojego fejsa, co? Przecież to są wszystko kłamstwa! Zmyśliłaś to, bo chcesz, żebym była zazdrosna Adriana i oddała ci to stypendium, żebyś ty mogła sobie pojechać do Ameryki zamiast mnie. Tak? Zdjęcia też zmyśliłam? Daj spokój, Angelika! Przecież te zdjęcia nic nie znaczą! Uczuł ją tylko. Tak, w szatni też, bo wygląda na to, jakbyś obejmował, ale nie po kumpelsku. Czyżby? Po cholerę to zrobiłaś. Zostań Czemu mnie. To robisz, co? I gdzie idziesz? Daj mi spokój, puść mnie! Kotek, to nie tak. Chcesz, żebym wyjechała? Tak chcę, bo to jest jedyna twoja okazja w życiu. A może wysłasz mnie do Ameryki, bo jakaś inna dziewczyna wpadła ci w oko, co? Weź przestań, chyba nie wiesz, to jest dury, to napisała Angela. Aha, czyli Lena nie jest instruktorem spadochroniarstwa? Jest, ale to nic nie znaczy. A i załatwi ci zniżki na kursu swojego wujka. Może i załatwi. A i nie pojedziecie razem do Dubaju? Nie, nie pojedziemy razem do Dubaju, mój mały zazdrośniku. Przestań. Lubisz ją? Lubię, ale nic więcej. Mnie też na początku tylko lubiłeś. Justynko. Justynko, proszę cię, zaufaj mi. Obiecaj mi, że więcej się z nią nie spotkasz. Słucham? Zrezygnuję z wyjazdu do Ameryki, jeśli mi tego nie obiecasz. Zaraz. Nie pojadę na to stypendium. Czy ty mnie szantażujesz? Adrian, ja chciałam... Justyna, ty mnie szantażujesz. Nie, ja Nie pozwolę tylko... sobie na takie traktowanie, rozumiesz? Adrian, nie ale... Nie pozwolę. Zostaw mnie. Adrian. Adrian jest zły na Justynę, że mu nie ufa. Tymczasem w szkole pojawia się studentka, którą chłopak uczy wspinaczki. Dziewczyna zakochała się w Adrianie i zamierza go poderwać. Jaką niespodziankę? Nie uwierzysz. Moja przyjaciółka stoi właśnie przed szkołą i jedziemy na lotnisko. I pomyślałam, że możemy razem poskakać ze spadochronem. Teraz, w tej chwili. Może poskaczesz z nami? Chodź. Nie no, fajnie, ale nie no, fajna sprawa. No, polecisz za free. Kiedy masz taką okazję? Nie masz, przyznaj. No niby wcale, tylko że... Pokłóciłem się z dziewczyną. Ona myśli, że ja się w tobie zakochałem. W ogóle, nie wiem, jakaś bzdura. Skąd się... Co ty zrobiłaś? Myślałam, że... Źle myślałaś, Lena. Adrian, co ona tutaj robi? Zgadnij, kogo właśnie pocałował Adrian. Słucham? Nie pocałowałem i to ona się na mnie rzuciła. Spójrzmy na zdjęcie. Czy ty mi robiłaś zdjęcia? Raczej nie przekazuję takiej okazji. Proszę bardzo, fotki nie kłamią. Pokłóciłeś się z Justyną, później pojawiła się Lena i od dawna chciałeś się pocałować Adrian. Nie słuchaj jej, mogłeś. Skarbie, poczekaj chwilę. Justynko! Adrian! Słońce! Czekaj. Zostaw ze mnie! I co? Zadowolona jesteś? Co ty sobie myślałaś? Ten pocałunek to jakaś pomyłka. Lena mnie pocałowała pierwsza, ja tego nie chciałem. Nic do niej nie czuję. Kocham Justynę i to z nią chcę być. Tylko jak to teraz jej wytłumaczyć?